w najbliższym czasie będą czekać. Czy skorzystacie z oferty NIK, czy skorzystacie z oferty zakładów, czy sami sobie dacie radę, przygotowując się do studniówki, wasza sprawa. My uważamy już od paru lat, że nie zaszkodzi kilka fachowych uwag do tego, jak przygotować się, na co zwrócić uwagę, przynajmniej teoretycznie. A wiemy, że każdy ma swój głos. Także życzę dobrego odbioru, troszeczkę refleksji na tym, co uczennice przedstawią wam, a uczennicom, ponieważ ten pokaz, który dzisiaj jest, jest równocześnie konkursem. Dlatego proszę skrupulatnie przyjrzeć się propozycjom i właściwie ocenić, tak żebyśmy mogli wyłonić zwycięzców również tego konkursu. Dziękuję. Klaudia Bożar, Sylwia Sobiec, Patrycja Smoga, Patryk Barnus, Norbert Paluch, Ewelina Strzelecka, Magdalena Pietryka, Karolina Luszczyk, zatrzymajcie się, pokażcie się obydwie, jeszcze chwilę. Stańcie tak wstęp do przodu, ponieważ muszę się tam przypisać. Dobrze, i teraz zaczynajcie na to, że wiecie. Thank you.
jeden. Asymetryczne opięcie z długich włosów, płatkociuk z boku, grube loki wykonane lokówką, włosy strzesane na prawe ramię, makijaż wieczorowy, czarna klasyczna sukienka. Stylizacja numer 2. Asymetryczne opięcie z długich blond włosów, nad lewym uchem łatkość, misternie poupinane loki, spływające na prawe ramię. Makijaż dopasowany do kreacji, uzupełnieniem jest niebieska długa sukienka ze srebrnymi dodatkami. Stylizacja numer 3. Koktyl ubąbka, nad karkiem wykonany dobierany łatkość, makijaż dobrany korzystnie do bordowej sukienki. Stylizacja numer 4. Asymetryczne opięcie z włosów średniowej długości. Z lewej strony rozciągany warkocz komponuje się z lokami spływającymi nad lewe ramię. Artystyczny makijaż przy lewym oku, motylek, uzupełnieniem jest czarno różowa sukienka. Stylizacja numer 5. Upięcie sprostych włosów na szczycie i rabet z warkoczem, na bokach podszywa koczyki, na pozostałych włosach wykonane garbowania nadające charakteru fryzurze. Ciemny makijaż i wyraziste czerwone usta, czarna sukienka z dodatkiem gorączki. Stylizacja numer 6. Niski koszyczek wykonany z prostych włosów, ozdobiony bordową rurą. Makijaż podkreślający oczy, sukienka w bordowo-czerną szerkę. Stylizacja numer 7. Niski koczek z rogów, oplecony warkoczykiem, makijaż podkreślający oczy, sukienka mała czarna, wszystko wykończone naszyjnikiem. Stylizacja numer 8. Asymetryczne upięcie z długich włosów, logi wykonane lokówką, oplecione rulonami, makijaż podkreślający oczy, dodający drapieżności, czarna sukienka z koroną. Stylizacja numer 9. Upięcie na prawym boku, na środku warkoczy, ozdobione czarną pogardką. Makijaż korzystnie dopasowany do różowej koronkowej sukienki. Stylizacja numer 10. Upięcie z misternym koszyczkiem, loki spływające na lewe ramię, wieczorowy makijaż, uzupełnieniem jest biała krótka sukienka z kloszowym dołem. Stylizacja numer 11. Koczyk z dwoma dobieranymi warkoczami typu Francuz. Pozostałe włosy tworzą artystyczne efekty spięte nad tkankiem. Makijaż podkreślający oczy, sukienka w modnym zielonym kolorze. Po prostu tak, byś mogła poczuć luz w smak. Wiem, że to mnie prosto podoba się. Nie proszę, nie przejmuj się, nic nie wiedzą o nas, nie znają się. A ty, po prostu zostań. Za żadne skargi nie wyłamie się, bo wiem, że to żena ze sobą jest. I tylko z tobą dzielić chcę, radość, smutek, noc i dzień. A ty po prostu zostań i kochaj mnie, tak normalnie kochaj mnie.
kochaj mnie. Dasz mi miłością, swoją namiętnością, swoją radością, kochaj mnie. Tak normalnie, nie ułęczanie, nie powtarzanie, kochaj mnie. Dasz mi miłością, swoją namiętnością, swoją radością, kochaj mnie. Jeszcze dalej do końca.
duży, nawet w niej da się stworzyć wyjęcie. Najlepsza jest średnia długość, dająca więcej niż wypowiedź. Thank you.
jeszcze, popatrzcie się jeszcze. Popatrzcie się, bo szkoda, tyle pracy było włożone. Thank you.
będzie tylko na mnie.
dobrze.